Was serdecznie po tygodniowej nieobecności spowodowanej zablokowaniem mojego kanału, przez zgłoszenie Żuroma do YouTube'a, że go obrażam, że go nękam. Ja go tylko komentuję i teraz wracam z komentarzami do kilku spraw. Słuchajcie, pierwsza sprawa: jak się Andrzej odniósł do wiersza antykonfidenta, wezwał go od przygłupów i takich tam a i że bierze wiedzę z internetu. Andrzej lepszy nie jest, bo głównie czerpie wiedzę z internetu na temat innych ludzi i ich pomawia. Kolejna rzecz, jak wiecie, Andrzej od kilku tygodni trenuje i wypowiedział się na temat walki Pudziana z Jurasem. Powiedział, co było źle, wiadomo, no takie doświadczenie to zobowiązuje, ale w jednym się z nim zgodzę. Była to mega sportowa walka, Jedyna, którą widziałem na tej gali i naprawdę się nie zawiodłem. I ostatnia rzecz to dotyczy się Marcina Najmana. Czy Marcin Najman podoła? Przeprowadzić w ogniu pytań z Andrzejem Żuromskim. Jest 707 pytań na ten moment. Ja przeczytałem wszystkie. Uwierzcie mi, że z tego będzie można zrobić serial dłuższy niż moda na sukces i. Jestem ciekaw, jak to zostanie rozwiązane. Czy tylko głupi, na każde pytanie będzie głupia odpowiedź, kto ma wiedzieć, ten wie? Czy Andrzej Żuromski będzie miał na tyle odwagi, żeby odpowiedzieć na pytania zadane przez tych wszystkich ludzi, którzy tam to pisali? Czy może Żurom załamie się psychicznie po tych pytaniach? Bo naprawdę są to ciekawe pytania. Czytałem, płakałem ze śmiechu. A teraz do samego powiedzenia, kto ma wiedzieć, ten wie. Jak on mówi, że to jest jego. Znalazłem kilka Kanałów o tej samej nazwie, które są od 10, 9, od 5 lat. Także to też jest skopywane, jak zresztą wszystko w życiu Andrzeja. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.